16 marca 2023 roku w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala Builder Awards, zorganizowana przez miesięcznik Builder. To coroczna uroczystość skupiająca firmy i ludzi z sektora budowlanego, podczas której wręczane są najważniejsze nagrody branży budowlanej. Polski Herkules, laury Buildera, budowlana firma roku oraz wyróżnienia dla osobowości branży. To nagrody dla niekwestionowanych liderów branży i najlepszych menadżerów spośród przedstawicieli wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Inwestorów publicznych, prywatnych, deweloperów, architektów i projektantów, wykonawców, producentów, a także firm i organizacji wspierających branżę oraz działających na rzecz polskiego budownictwa, nauki i edukacji. Nagrody mają na celu wyłonienie wyróżniających się firm i osób działających na polskim rynku budowlanym, ich promocję oraz upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży budowlanej. Kapituła Builder Awards, wyłoniona przez redakcję, Radę Naukową i Programową miesięcznika Builder, przyznała wyróżnienia za 2022 rok. 73 osobom, 55 firmom, 2 organizacjom oraz 1 fundacji. Menadżerowie firm budowlanych zostali wyróżnieni za odwagę ponoszenia ryzyka w trudnych czasach, konsekwentne budowanie potencjału firm i marek, inwestowanie w ludzi i słuszne idee, za budowę fabryk nastawionych na nowoczesną produkcję, za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań spełniających wymagania energooszczędności, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz dekarbonizacji budownictwa, za wysoką jakość świadczonych usług. Builder Awards są także wyrazem uznania dla pozycji, talentu i sukcesów w zarządzaniu biznesem, a także impulsem do działania dla firm, organizacji, uczelni oraz instytucji. Najważniejsze indywidualne nagrody, statuetki Polski Herkules, trafiły w ręce Małgorzaty Winiarek-Gajewskiej, prezes zarządu grupy NDI, Macieja Runkiewicza, prezesa zarządu Kajima Polska, Marty Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, Jarosława Wielopolskiego, prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego Multiconsult Polska, Jerzego Grochulskiego, architekta, prodziekana Politechniki Warszawskiej, pierwszego wiceprezesa i wiceprezesa do spraw zagranicznych Stowarzyszenia Architektów Polskich. Złotą statuetkę Polski Herkules otrzymał Marek Wrzal, prezes zarządu Berndorf Baderbau. Wszystkim laureatom gratulujemy.